się, co takiego zrobili Bydgoszczanie złego przedstawicielom Koalicji Obywatelskiej, co takiego złego zrobili, że oto chce się de facto z dwustołecznego województwa zrobić województwo jednostołeczne, de facto chce się wszystko oddać marszałkowi, urzędowi marszałkowskiemu, który tutaj posłuży się też cytatem z piątku, kiedy to w Ekspresie napisał, w artykule pojawiło się stwierdzenie, że według Urzędu Marszałkowskiego, według ich zamiarów i chęci będzie to swoisty, nie wiem, nadmarszałek czy nadprezydent, ktoś, kto będzie tak naprawdę samodzielnie dzielił i rządził w województwie. Przypomnę jeszcze program Platformy Obywatelskiej, gdzie jednoznacznie jest napisane w tym tak zwanym sześciopaku Schetyny: wszystkie kompetencje wojewodów przekażemy samorządom województw i marszałkom, którzy staną się jedynymi gospodarzami regionów. To jest, żeby było i żeby nie było jakichkolwiek wątpliwości, co Platforma Obywatelska, co Koalicja Obywatelska chce zrobić w naszym województwie. A my to, szanowni państwo, no nie jesteśmy tym szczególnie zaskoczeni, zdziwieni, bo tak odbywało się już od dobrych kilku lat, że próbuje się tą dwustołeczność zmieniać, próbuje się wszystko przenosić do